W tym filmie zajmiemy się permutacjami i wariacjami bez powtórzeń. Zaczniemy od takiego prostego zadania. Powiedzmy, że mam trzech zawodników. Niech się nazywają dla uproszczenia A, B i C. To są biegacze i oni sobie biegną w jakimś biegu. I teraz zastanawiam się, ile jest możliwych kolejności, w jakiej oni przybędą na metę. Ile jest takich możliwości? No, jedną z nich napisałem, że pierwszy będzie A, drugi będzie B i trzeci będzie C. No to wypiszmy wszystkie możliwe i policzmy, ile ich jest. No jest jeszcze druga możliwość, taka, że A jest pierwszy, wtedy C może być drugi, no a B musi być trzeci, wtedy nie ma wyboru. No i to są wszystkie możliwości, w których A przybiega jako pierwszy. No to teraz może być tak, że B będzie pierwszy, no to wtedy może być drugi A, a C musi być wtedy trzeci, lub kiedy B jest pierwszy, to C może być drugi, a A trzeci. No i to są wszystkie możliwości, kiedy B przybywa jako pierwszy. No i jest jeszcze taka możliwość, że C jest pierwszy. Więc C może być pierwszy, A może być drugi, B może być trzeci, albo C może być pierwszy, B może być drugi, a A może być trzeci. No więc wszystkich tych możliwości, jak widać, jest sześć. No i obliczyłem. Teraz, gdybym na przykład chciał policzyć coś łatwiejszego, czyli gdybyśmy mieli tylko dwóch zawodników, B, no to są tylko dwie możliwe kolejności: AB i BA. No, to jest bardzo łatwe, tak? Są dwie możliwości. No, ale gdybym się zaczął zastanawiać, co będzie dla czterech zawodników: A, B, C, D, powiedzmy, no to to zrobi się już dosyć skomplikowane. No, gdybyśmy chcieli wypisywać znowu wszystkie możliwości, to po pierwsze, byłoby ich dużo więcej, więc zajęłoby to dużo więcej czasu, a po drugie, łatwo by się było pomylić. Więc może zrobimy to innym sposobem. Po pierwsze byłoby bardzo dużo możliwości, więc wypisywanie ich wszystkich byłoby bardzo żmudne, po drugie łatwo by się było pomylić. Więc może skorzystajmy z tego, że już coś tutaj wcześniej obliczyliśmy. No bo tak, gdybyśmy wypisywali wszystkie możliwe kolejności, no to byśmy zaczęli znowu od tego, że abyśmy postawili na miejscu pierwszym. No i teraz byśmy wypisywali tutaj wszystkie możliwe kolejności dla pozostałych trzech. No ale dla trzech to my wiemy ile jest. Bo dla trzech to jest 6. Czyli jeżeli A jest na pierwszym miejscu, to jest sześć sposobów ustawienia tych trzech pozostałych. Potem mamy taką możliwość, że B jest na pierwszym miejscu, czyli mamy sześć możliwości na ustawienie tych trzech pozostałych. No tak samo będzie, kiedy C będzie na pierwszym miejscu, też będzie sześć możliwości ustawienia tych trzech pozostałych. I tak samo będzie, kiedy D będzie na pierwszym miejscu, wtedy będziemy mieli sześć możliwości ustawienia tych. Trzech pozostałych. No to ile jest możliwości? 4, no bo czterech na pierwszym miejscu mamy do wyboru razy dla każdego z tych wyborów sześć możliwości ustawienia pozostałych, a 6 bierze się stąd, że to jest liczba możliwych ustawień tych trzech pozostałych, którą obliczyliśmy już wcześniej. Czyli to będzie 24. Myślę, że widzicie tu będą ogólną zasadę i spróbujmy teraz ją zapisać bardziej elegancko. Czyli powiedzmy, że mamy n. Że mamy n zawodników. I na ile sposobów mogę ich ustawić w kolejności? No, jeżeli mam n zawodników, no to mam n miejsc, tak? Powiedzmy, mamy miejsce pierwsze, miejsce drugie, miejsce trzecie i tak dalej. Aż do miejsca numer n. No i teraz, na pierwszym miejscu, ilu mam do wyborów? No, mam n zawodników do wyboru, kiedy obstawiam pierwsze miejsce. Jak już jednego postawię na pierwszym miejscu, no to mam n-1 do wyboru do postawienia na drugim miejscu. I te liczby muszę przez siebie mnożyć, tak jak tutaj mnożyłem. Skoro miałem 4 możliwości ustawienia na pierwszym miejscu, a dla każdej z nich było 6 możliwości ustawienia tych pozostałych. No to tutaj dla każdego wyboru zawodnika na pierwsze miejsce, mam n-1 możliwych wyborów zawodnika na drugie miejsce. I dla każdej z tych możliwości mam n-2 Możliwych wyborów zawodnika na trzecie miejsce, i tak dalej. No i na końcu zawsze zostaje ten jeden, który już wyboru nie ma. No bo jak skoro wybrałem już wszystkich pozostałych, to zostaje ten ostatni, który musi zająć ostatnie miejsce. No i to w matematyce nazywa się n silnia. Iloczyn takich kolejnych liczb naturalnych od 1 do n nazywa się n silnia. A to, co sobie tutaj wyprowadziliśmy, to jest wzór na liczbę permutacji. Zbioru n-elementowego, który jest równy n-silnia. Liczba permutacji zbioru n-elementowego jest równa n-silnia, gdzie n-silnia oznacza po prostu iloczyn kolejnych liczb naturalnych od 1 do n. A te możliwe kolejności, które tutaj pracowicie wypisywałem, nazywamy po prostu permutacjami. No i rzeczywiście tutaj w tym przypadku, kiedy mieliśmy 3 elementy, no to było 3 silnia. Czyli 1 razy 2 razy 3, czyli 6. Zgadza się. Tutaj, kiedy mieliśmy 4 zawodników, no to mieliśmy 4 silnia. Czyli było 1 razy 2 razy 3 razy 4. No 2 razy 3 to jest 6, razy 4 to jest dokładnie tyle, ile trzeba, czyli 24. No to mamy ten nasz ogólny wzór na liczbę permutacji n elementowych. I teraz przejdziemy, do trochę innego zagadnienia. Powiedzmy, że teraz rozważam taki problem. Mam trzy krzesła i mam pięć osób. Nazwijmy je A, B, C, D, E. No i teraz chcę posadzić te 5 osób na trzech krzesłach. No to oczywiście się nie uda. Dwie osoby będą musiały stać. Wyobraźmy sobie, że to jest taka sytuacja, że pięć osób wpada spóźnionych do teatru. Nie mogą usiąść na swoich miejscach. Zostały tylko trzy miejsca gdzieś z, z brzegu w różnych częściach sali. No i te miejsca mają swoje numery: powiedzmy jeden, dwa i trzy. Czyli teraz muszę wybrać trzy spośród tych pięciu osób i przydzielić im jakoś te miejsca. No więc na ile sposobów ja to mogę zrobić? Zrobimy to podobnie jak w poprzednim problemie. Czyli Zastanowimy się najpierw, ile mam możliwych wyborów posadzenia osoby na pierwszym miejscu. No mam 5 osób do wyboru, czyli mam 5 osób do wyboru, które mogą zająć miejsce numer 1. Jeżeli jedną osobę już wybrałem, to na drugie krzesło zostaną już tylko cztery osoby do wyboru. Ale dla każdego możliwego wyboru osoby na pierwsze miejsce mam cztery różne wybory osoby na drugie miejsce, dlatego te liczby muszę przez siebie mnożyć. No i później zostaną jeszcze trzy osoby, spośród których mogę wybrać tę, która zajmie trzecie krzesło. Czyli ostatecznie tych wszystkich możliwości jest 5 razy 4 razy 3, czyli 20 razy 3 to jest 60 w tym wypadku. No i podobnie jak w poprzednim problemie chcielibyśmy do jakiś ogólny wzór sobie napisać. No to wyobraźmy sobie teraz, że mamy k takich miejsc. Jeden, dwa. 3 i tak dalej. Aż do k. Tutaj jest k minus 1. Tutaj jest 1, 2, 3. Czyli w tym wypadku mieliśmy 3 krzesła. Teraz mamy k krzeseł, czyli k miejsc. I mam teraz n osób do posadzenia na tych miejscach. I n jest większe niż k. Większe lub równe. Czyli znowu nie wszyscy znajdą sobie miejsce, część będzie musiała stać. No ale na ile sposobów ja to mogę zrobić? No policzmy. Na pierwsze miejsce mam n osób do wyboru. Jedną spośród n osób mogę posadzić na pierwszym miejscu. Jak już wybiorę tę jedną, no to mam n minus 1 osób, które mogę posadzić na drugim miejscu. Jak już wybiorę dwie osoby na pierwsze dwa miejsca, no to mam n odjąć dwa osób, które mogę posadzić na trzecim miejscu i tak dalej. A ile mi zostanie osób na samym końcu? No, to przedostatnie miejsce, które obsadziłem, miało numer k minus 1. Czyli od n muszę odjąć k minus 1. I tyle osób mam do wyboru na to ostatnie miejsce. Czyli tutaj będzie iloczyn wszystkich liczb od n do n minus k minus 1. No to to wygląda podobnie do, do tego wzoru, który mieliśmy na permutację, ale jednak trochę inaczej. Teraz może powiem, jak to się nazywa u, uczenie w matematyce. Otóż taki problem, kiedy mam wybrać k elementów ze zbioru n elementowego i ustawić je w jakiejś kolejności, to się nazywa wariacja bez powtórzeń, k elementowa ze zbioru n elementowego. Czyli to jest wariacja bez powtórzeń k-elementowa ze zbioru n-elementowego. Czyli na przykład tutaj mieliśmy wariację bez powtórzeń 3-elementową ze zbioru 5-elementowego, bo musieliśmy wybrać trzy osoby do posadzenia na trzech krzesłach spośród pięciu osób. Wyprowadziliśmy tutaj przy okazji wzór na liczbę takich wariacji. A teraz jeszcze na koniec chciałbym, żebyśmy sobie zobaczyli, że ten wzór można zapisać w prostszej postaci za pomocą tego pojęcia, które już poznaliśmy wcześniej, czyli za pomocą silni. Jak to można zobaczyć? Zauważmy, że to co tutaj mamy, to jest prawie jak silnia. To znaczy, może zróbmy to na przykładzie. Co to jest to 5 razy 4 razy 3? No to jest 5 razy 4 razy 3, gdyby było jeszcze razy 2 razy 1, to byłoby 5 silnia. Tak Ale my nie mamy tego, tylko mamy tę część. Tak samo tutaj. Jak mamy ten iloczyn n razy n minus 1 i tak dalej, aż do n odjąć k odjąć 1, no to ile jest tutaj tych elementów? Ich tutaj jest k, tak, tak jak tych tutaj było 3. A ile tych jest tych, które tutaj jeszcze zostaną, gdybyśmy chcieli to uzupełnić do silni, czyli gdybyśmy tutaj mnożyli jeszcze dalej, aż do jedynki, to tych, których brakuje, jest dokładnie n minus k. Tak, tak jak w tym wypadku było ich 2, czyli 5 odjąć 2. Czyli to jest tak, jakbyśmy z silni wyrzucili te n minus k początkowych elementów od jedynki aż do n minus k. Czyli ten wzór możemy zapisać w takiej postaci, że to jest n silnia dzielone przez n odjąć k silnia. No bo rzeczywiście... Jak podzielimy n silnia, czyli to, co tutaj mamy, to całe, podzielimy przez n minus k silnia, to akurat te n minus k ostatnich elementów się skrócą i zostanie to, co chcemy, żeby było. Czyli tak jak było w tym przykładzie, który tutaj miałem, może zróbmy to jeszcze raz. Tak, tak jak było w tym przykładzie, tutaj napiszę, bo mam miejsce, że to jest 5 silnia dzielone przez 2 silnia. No, i rzeczywiście to się zgadza, bo to jest 5 razy 4 razy 3 razy 2 razy 1, dzielone przez 2 silnia, czyli 2 razy 1. No, i to się skróci z tym, i zostanie to, co trzeba: 5 razy 4 razy 3. Czyli wyprowadziliśmy sobie elegancki wzór na liczbę wariacji bez powtórzeń k elementowych ze zbioru n elementowego. I teraz na zakończenie chciałbym jeszcze zwrócić Waszą uwagę na pewien taki szczegół, dosyć istotny, może ciekawostkę, że ten wzór, który mieliśmy na permutację i ten wzór, który mamy na wariację, mają ze sobą coś wspólnego. No po pierwsze, w obu występują silnie, ale zauważcie, że w pewnym szczególnym przypadku ten wzór na wariację sprowadza się do tego wzoru na permutację. Jaki to jest szczególny przypadek? No To jest taki szczególny przypadek, kiedy mamy wariację n-elementową ze zbioru n-elementowego. Wariację bez powtórzeń. Wtedy, jak skorzystamy z tego wzoru, który tutaj mamy, to będziemy mieli n silnia dzielone przez n, odjąć n, no bo k jest równe n, silnia. No To jest z kolei równe n silnia. Dzielone przez 0 silnia, a w matematyce jest taka umowa, że 0 silnia to jest po prostu 1, czyli dostajemy n silnia, czyli to jest po prostu liczba permutacji zbioru n elementowego. No i, no i bardzo dobrze, no bo co to jest wariacja n elementowa ze zbioru n elementowego? No to jest dokładnie to samo, co permutacja zbioru n elementowego, no bo to jest pytanie, na ile sposobów ja mogę. Wybrać n elementów ze zbioru n-elementowego i ustawić je w jakiejś kolejności. No, czyli to jest dokładnie to samo, co rozważaliśmy w przypadku permutacji. A więc bardzo dobrze, że te wzory się ze sobą zgadzają.